Światła do rowerów, solidne łańcuchowe przypięcia oraz prawdziwe przekleństwo rowerowych rzezimieszków, tak zwane uloki. To tylko niektóre prezenty, które trafiły dziś w ręce pracowników ZDMK, którzy dojeżdżają do pracy rowerem. Wszystko po to, by w pracy nie myśleć o rowerze, którym się przyjechało do pracy. Zarząd zadbał nie tylko o solidne przypięcia do rowerów, ale i stojaki pod miejscem pracy. Dojeżdżam z Bielan, to jest to dokładnie na Złotej Jesieni, jest 21 km. Także tam jest powrotem nowy 42. Jeżdżę pięknymi trasami, bulwarami wiślanymi i tam są piękne widoki. W ubiegłym roku w kampanii organizowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa wzięło udział w sumie 80 pracodawców z sektora prywatnego i publicznego. W szczytowym momencie rowerem podróżowało 1300, a średnio 1100 osób każdego miesiąca. I obiecujemy, że będziemy jeździć nadal. Nie ustaniemy w bojach. Zarząd Dróg Miasta Krakowa już po raz trzeci bierze udział w kampanii Rowerem do pracy, czyli Dom, Rower, Praca i tak w kółko. Akcja potrwa do listopada.